10 największych lasów w Polsce. Cześć, dzisiaj kolejny film z waszych komentarzy. Polecam też podobny film, który zrobiłem już jakiś czas temu o nazwie 10 najpiękniejszych parków narodowych w Polsce, który znajdziecie na kanale. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli film wam się spodobał, oraz do subskrybowania kanału. Sprawdźcie też, czy macie kliknięty dzwoneczek w przycisku subskrypcji, żeby być na bieżąco. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Puszcza Kurpiowska. Jest to kompleks leśny położony w północno-wschodniej Polsce w dorzeczu środkowej Narwi na równinie Kurpiowskiej. Jego całkowita powierzchnia wynosi 800 km kwadratowych. W średniowieczu puszcza należała do książąt mazowieckich, a później do królów polskich. W puszczy znajdziemy parę rezerwatów przyrody jak Czarnię, Kaniston, Ciemny Kąt, Łokieć, Olsy Płoszyckie oraz torfowisko Serafin. Licznie występują tu wilki oraz jest to słynne miejsce występowania naszych polskich diamentów, czyli bursztynu. Jako ciekawostkę dodam, że tereny puszczy nazwane są od rdzennej ludności zamieszkającej te tereny Kurpiów. Numer 9. Puszcza Piska. Jest to kompleks leśny położony na Mazurach w aż trzech województwach. To jest warmińsko-mazurskim, podlaskim czy mazowieckim. Połowę puszczy zajmuje Mazurski Park Krajobrazowy. Całkowita jej powierzchnia wynosi 1 km kwadratowy. Na jej terenie występuje wiele jezior, m.in. ciekawe jezioro Nickie czy największe jezioro w Polsce Śniardwy, jak również też dwie główne rzeki Krutynia i Pisa. Las porośnięty jest głównie sosnami i świerkami, a gdzie nie możemy spotkać brzozy czy dęby. Jeśli chodzi o zwierzaki, to znajdziemy standardowo jelenie, łosie, sarny czy wilki. Numer 8. Puszcza Knyszyńska. Jest to las położony w województwie podlaskim na Wysoczyźnie Białostockiej. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1050 km kwadratowych i wciąż wzrasta ze względu na intensywne zalesianie. Puszcza porasta głównie świerk i sosna, ale również w mniejszym stopniu dąb czy brzoza. Od roku 1988 mieści się tu Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Oprócz tego na jej terenie występują liczne rezerwaty przyrody, takie jak Krasne, Karczmisko czy Międzyrzecze. Jako ciekawostkę dodam, że puszcza od roku 1974 jest ostoją żubra europejskiego. Numer 7. Puszcza Sandomierska. Jest to kompleks leśny położony na terenie województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1100 km kwadratowych, a większość jego terenu należy do obszaru Natura 2000. W lesie rosną głównie sosny zwyczajne i dęby szypułkowe, ale gdzieniegdzie spotkamy m.in. brzozy, olchy czy jarząbiny. Jeśli chodzi o zwierzaki, to występują tu typowe zwierzęta leśne jak sarny, jelenie, wilki czy lisy. Dość licznie występuje tu nasz najbardziej jadowity wąż, żmija zygzakowata. Jako ciekawostkę dodam, że w czasach średniowiecza puszcza stanowiła granicę pomiędzy Polską a Księstwem Ruskim. Numer 6. Puszcza Augustowska. Jest to las położony na terenie województwa podlaskiego, częściowo położony również poza granicami Polski, na Litwie i Białorusi. Jego powierzchnia na terenie naszego kraju wynosi 1140 km kwadratowych. Pierwsza myśl, jaka mnie nachodzi w związku z Puszczą Augustowską, to przede wszystkim Dolina Rozpudy, znajdująca się na jej terenie jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Oprócz tego w północnej części puszczy mieści się Wigielski Park Narodowy oraz liczne rezerwaty jak Brzozowy Grąd, Perkuć czy Kukle i bynajmniej nie te, o których wspominał Zbyszek Stonoga. Ze zwierzaków znajdziemy tu głównie wilki szare, borsuki, jelenie szlachetne, wydry czy bobry. Numer 5. Puszcza Solska. Jest to kompleks leśny położony na terenie województwa lubelskiego. Jego całkowity obszar liczy około 1240 km kwadratowych. Najważniejszym miejscem puszczy jest położony w północnej części puszczy Roztoczański Park Narodowy. Oprócz tego znajdziemy tu Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Południowo-Roztoczański Park Krajobrazowy oraz Szczebrzeszyński
park krajobrazowy. Ponadto utworzono tu rezerwaty przyrody jak Czartowe Pole, Szum czy Obary. Jeśli chodzi o zwierzaki, to Puszcza Solska jest tak zwaną ostoją ptaków IBA. Oznacza to region uznany przez BirdLife International jako ważne miejsce ochrony populacji ptaków. Numer 4. Puszcza Notecka. Jest to kompleks leśny położony w Kotlinie Gorzowskiej na terenie województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego. Całkowita powierzchnia puszczy wynosi 1372 km2, ale zaznaczę też, że większymi jest wspomniana wcześniej Puszcza Augustówka, następnie Wkrzańska i Białowiejska, jednak nie są one położone tylko na terenie Polski, a zgodnie z tytułem biorę pod uwagę powierzchnię puszczy tylko w Polsce. Na jej terenie znajdziemy aż 16 rezerwatów, m.in. Cegliniec, Czapie, Wyspy, Czaplisko czy Wilcze Błoto. Jako smutną ciekawostkę dodam, że w roku 1992 na terenie puszczy miał miejsce pożar, który spalił prawie 60 tysięcy km2 lasu. Numer 3. Bory Dolnośląskie. Jest to mezoregion położony w zachodniej części kraju, jak sama nazwa mówi, w województwie dolnośląskim, ale również w województwie lubuskim. Całkowita powierzchnia borów wynosi 1650 km2, co czyni je trzecim największym kompleksem leśnym w Polsce. Kompleks jest częścią niziny śląsko-łużyckiej, a wzdłuż jego zachodniej granicy płynie Nysa Łużycka. Obszar borów dolnośląskich składa się z kilku mniejszych kompleksów leśnych jak Puszcza Żagańska, Bory Szprotawskie, Puszcza Przemkowska, Las Chocianowski czy Puszcza Zgorzelska. Ponadto znajdziemy tu nawet pustynię, tak zwaną Pustynię Kozłowską. Na terenie borów mieści się też poligon wojskowy Wojsk Lądowych Żagań. Oprócz wspomnianej wcześniej rzeki Nysy Łużyckiej, przepływa tu też rzeka Kwisa, Szprotawa, Bóbr czy Czarna Woda. Jeśli chodzi o zwierzątka, na terenie borów to z ciekawszych wymienię wydrę europejską, bobra, żółwia błotnego oraz niejakiego ptaka, głuszcza. Nie mylić ze słynnym guścem, świnią z Afryki. Numer 2. Bory Tucholskie. Jest to drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce, a dokładnie Bor Sosnowy, położony na północy kraju w województwie pomorskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 3 km2. We wschodniej części lasu znajduje się mezoregion o tej samej nazwie. Teren borów gospodarzą aż 4 parki krajobrazowe. To jest Tucholski, Wdecki, Wdzycki oraz Zaborski. Ponadto znajdziemy tu liczne rezerwaty przyrody jak Czapli Wierch, zlokalizowany nad Jeziorem Słonym, Bagno Grzybna, Bór Chrobotkowy, Dolinę rzeki Brdy i wiele innych. Bory Tucholskie zamieszkują standardowe leśne zwierzęta jak jelenie, sarny, dziki czy wilki. Możemy też tam spotkać bobry przy tutejszych rzekach. A jako ciekawostkę dodam, że Bory Tucholskie zamieszkują rdzenni mieszkańcy zwani borowiakami tucholskimi. I numer 1. Puszcza Karpacka. Jest największy obszar leśny położony w południowej części kraju, w województwie podkarpackim, na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich. Jego powierzchnia wynosi 3200 km2, lecz pierwotnie ta wartość była wyższa, bowiem obecnie tereny Puszczy Karpackiej często wycinane są pod uprawy rolne. W puszczy znajdziemy wiele chronionych, a zarazem ciekawych zwierząt, jak przede wszystkim rysie, żubry, niedźwiedzie brunatne, wilki, żbiki czy węża eskulapa, będącego symbolem medycyny. Od roku 1996 trwają starania zrealizowania projektu Turnickiego Parku Narodowego, jednak do dziś jeszcze nie powstał. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach.
Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Cześć.